Minęła 14. Piotr Gieraga. Zapraszam na informacje. Po sobotniej próbie puczu wciąż nie ma kontaktu z Prigożynem, który prawdopodobnie przebywa na Białorusi. Przypomnijmy, szef grupy Wagnera próbował przeprowadzić wojskowy przewrót w Rosji, ale w ostatniej chwili wycofał się. Miał go do tego przekonać prezydent Białorusi. Sekretarz stanu USA Antony Blinken odbył dyskusję z szefami dyplomacji państw G7 oraz wysokim przedstawicielem Unii Europejskiej do spraw zagranicznych na temat trwającej sytuacji w Rosji. To druzgocąca strategiczna porażka Putina na praktycznie każdym froncie, gospodarczym, wojskowym i geopolitycznym. Jest wiele pytań bez odpowiedzi, w tym najważniejsze, co stanie się z Prigożynem i jego siłami. Jedno jest pewne, utrata koncentracji Rosjan może pomóc Ukraińcom na polu bitwy. Od miesięcy obserwowaliśmy rosnące napięcia w Rosji, które do tego doprowadziły, ale dokąd to wszystko zmierza, na razie nie wiemy. Incydent z grupą Wagnera to sprawa wewnętrzna Rosji. Jako przyjazny sąsiad i wszechstronny partner strategiczny, Chiny wspierają i wierzą, że Rosja może zabezpieczyć stabilność narodową, osiągnąć rozwój i dobrobyt. Chiny i Rosja utrzymują bliską i rzetelną komunikację na wszystkich poziomach. Myślę, że teraz dalsze wspieranie Ukrainy jest ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ to, co wydarzyło się w ten weekend, pokazuje, że wojna z Ukrainą rozbija rosyjską potęgę i wpływa na jej system polityczny. My tylko uważnie śledzimy, co się dzieje, ale teraz nadszedł moment, aby nadal wspierać Ukrainę bardziej niż kiedykolwiek i to właśnie robimy. Potwór, którego stworzył Putin, teraz gryzie. Potwór działa przeciwko swojemu stwórcy. System polityczny pokazuje swoją kruchość, a siła militarna pęka. Ma to więc ważne konsekwencje dla wojny na Ukrainie. Trzeba uważać, czego się pragnie. Powiedziałem to samo wcześniej. Nie zajmuję się zmianą reżimu, ale wspieraniem Ukrainy i jej walki o suwerenność i integralność terytorialną. Jest duża różnica między tymi sprawami. Rosja jest największą lub jedną z dwóch największych potęg nuklearnych na tej planecie. Nie możemy być obojętni na to, co się tam dzieje i to musi dać nam wszystkim do myślenia. Podsumowując, można powiedzieć, że Władimir Putin wypuścił dżina z butelki i teraz on go ściga. Tą brutalną, agresywną wojną Putin niszczy swój własny kraj. Widzimy utrzymujące się konsekwencje rosyjskiej agresji także dla systemu władzy Putina. Widzimy, że rosyjskie przywództwo chwieje się i widzimy ogromne pęknięcia w rosyjskiej propagandzie. Chaos w Rosji jest korzystny dla Ukraińców, którzy wzmożyli działania kontrofensywne. Na południu siły zbrojne Ukrainy kontynuują natarcia w kierunku Melitopola i Berdiańska, a na wschodzie trwają ciężkie walki wokół Łymania, Bachmutu, Awdijiwki i Mariinki. Ukraińcy to wykorzystali, jest dosyć mocne uderzenie na północ od Bachmutu. Jeżeli Ukraińcy nie potwierdzają, ale też nie zaprzeczają o zajęciu wsi jako Litka. To jest ważny punkt taki. Może się okazać, że ten cały mozuł, z jakim grupa Wagnera zdobywała ze względów prestiżowych przede wszystkim, no bo nie strategicznych, przecież Bachmut nie był jakimś bardzo ważnym celem strategicznym dla Rosjan. Owszem, mieli wyjście na Kramatorsk, Druszkiwkę, Konstantynówkę, no ale boje o te miasto raczej toczyły się wedro harmonogramu tam życzeń Putina i przez zapowiadane było tyle razy zdobycie go. Zdobyto szczątki, właściwie 95% z miasta, a teraz się może okazać, że Ukraińcy manewrem okrążającym w ciągu niewielkiego czasu zdobędą to, co Rosjanie z takim mozołem trudem i przy ponoszeniu wielkich strat. W sobotę politycy Prawa i Sprawiedliwości odwiedzili Bogatynię, gdzie znajduje się elektrownia i kopalnia Turów. Obronimy ludzi pracujących w Turowie i w całej Polsce, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konwencji programowej. A dziś na naszej antenie wypowiadał się w tej sprawie wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Ta sprawa także w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym jest niczym innym jak próbą włożenia takiego kija w mrowisko, zrobienia zamieszania, że w Polsce ta transformacja energetyczna jest zbyt powolna, idzie w złym kierunku. Nic bardziej mylnego. Polska w ostatnich 2 latach zajęła drugie miejsce po Republice Federalnej Niemiec w Europie
w zakresie inwestycji w OZE. Trzeba sfalsyfikować, odrzucić te argumenty, które mówią, że my chcemy przy węglu trwać przez, powiedzmy, do końca świata, ale węgiel i elektrownie węglowe będą przez kilkanaście lat, na pewno do roku 2040, może poza horyzont roku 2040, nam bardzo, bardzo potrzebne. 26 czerwca to Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Został on ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Korzystając z tej okazji, władze Mianmy zorganizowały uroczystość, podczas której spalono skonfiskowane narkotyki o wartości 180 milionów dolarów. Zniszczone narkotyki zostały skonfiskowane w całym kraju do maja tego roku, ale nie podano konkretnych danych dotyczących rodzajów narkotyków, ich dokładnej ilości lub miejsc, z których pochodziły. Według najnowszego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych uprawa opium w rządzonej przez wojsko Mianmie wzrosła w ubiegłym roku o 33%, odwracając sześcioletni trend spadkowy. Wzrost ten był bezpośrednio związany z gospodarczymi i politycznymi zawirowaniami w kraju, spowodowanymi zamachem stanu z lutego 2021 roku. Spalone dzisiaj narkotyki miały wartość szacowaną na 179,5 miliarda dolarów. I to wszystko w tym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Za chwilę wraca do Państwa Emilia Wierzbicki i jej gość Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich.